Rozpoczynamy. Pierwsze kopnięcie przez graczy Jagiellonii Białystok. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zobaczymy ich dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem, do którego kierowane będą piłki ze środka. No już blisko pole karne. No może ten oddał strzał głową. Nie wiem, kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. No, przemierzył już duży dystans z piłką. Dobre, ofensywne wyjście. Rzut rożny dla Jagiellonii. Nieporozumienie i strata piłki. Jagiellonia rozpoczyna grę od rzutu z autu. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta karta. Blisko pole karne może strzelać. Rozstrzela i ma wybrać. Jest tu jeden gol. Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Czego się właśnie po nim spodziewaliśmy? I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Jest zawodnik na czystej pozycji.
Leśnik wybiega na pozycję. Znakomicie chwyta. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. A udało mu się odebrać piłkę. Starzyński. Dobrze, biega na wolne pole. Ależ niesamowity atak obrońcy. Szansa! Piłka w rękach bramkarza. Przechwyt przyjmuje teraz piłkę. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Rafał Grzyb. Filip Starzyński. Uderzenie w stronę bramki. Kapitalnie wychwycił. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. No i zaczęło się drugie 45 minut. Drużyna świetnie się rozumie. Wspaniała seria podań. Rzucił w pole karne. Precyzyjne dobranie głowy. Dobra okazja. Strzał, ale daleko od bramki. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Dobrze, przebił się. Jest okazja? Nie tym razem. Jeszcze nie wyrównali. Dobrze się pokazał. No, stanął na wysokości zadania. Zespół traci piłkę. Sebastian Matera. Jest dwa gole. Pokonał bramkarza. Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Ma do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Thank you.
pozycja do zdobycia gola. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien je użyć. Jagiellonia rozpoczyna grę od rzutu z autu. Rafał Grzyb. Tu mamy aut, a rozpocznie Jagiellonia. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Trener uznał, że pora na zmianę, a rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Sędzia gwiszcze i nie wiem, czy zaraz nie wyciągnie kartki. Filip Starzyński. Ależ tutaj nie jest okazja. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? A świetnie teraz zablokował. I Jagiellonia za moment w rzut rożnego. Luis Carlos. Teraz strata. Oddaje strzał, ale wspaniała bramka. Mamy powtórkę bramki i przewaga zarysowuje się coraz bardziej. Tym golem chyba poszły bardziej szansę rywali, nawet na rejs. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. No, zażegnali niebezpieczeństwo. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Ładne dośrodkowanie. Mija 82 minuta spotkania. 8 do końca. Dobre, ofensywne wyjście. Uderza. Ależ piękny, cudownie, kapitalnie. Jeszcze jeden gol umacniający prowadzenie. Przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Wyklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Filip Starzyński. Burlika. Co za świetna interwencja w ostatniej chwili. Wybił dokładnie z linii bramkowej. Starzyński przyjął i odgrywa z powrotem. Dobra okazja. Przeciwnik może mówić o dużym szczęściu. Mało brakowało, a padłaby bramka. Była szansa na zmniejszenie przewagi. Nie udało się. Szkoda.
Belczak. Na czystej pozycji. A trochę wolnego, ależ niecodzienna sytuacja, piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Tą bramką chyba dobiją rywali. Nie sądzę, żeby mając taką przewagę dali sobie wyrwać zwycięstwo. Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz.